uroczystość dzisiejsza, w szczególności jeżeli chodzi o to, że akurat dzisiaj to się odbywa w ciągu naszego jubileuszu dziesięciolecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Jest jakby podkreśleniem również tej inżynierii, tej techniki w różnych aspektach i w zakresie powiedzmy potrzeby również dla gospodarki. Dla młodych ludzi to jest ogromna nobilitacja, jeżeli w tak właśnie spontaniczny sposób tutaj, jak to się odbywa na naszym wydziale, mogą odebrać te dyplomy, a jednocześnie też nobilitacja ze względu na to, że to jest ich pierwszy stopień naukowy. Myślę, że szczególnie jeżeli chodzi o rok jubileuszowy, widać i podkreślamy to na każdym kroku, że ten obszar nauki, jakim jest inżynieria produkcji, jakim jest bezpieczeństwo pracy, logistyka, technologia żywności, żywienie człowieka, to są obszary, które dzisiaj zyskują znaczenie w naszym otoczeniu. I myślę, że młodzież, która dzisiaj uzyskuje te właśnie akurat stopnie, nie powinna mieć problemu dzisiaj w znalezieniu miejsc pracy, nie tylko w regionie Opolszczyzny, ale również i w kraju, jak również i poza granicą. Skończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka i zdecydowałam się na studiowanie dalej na kierunku zarządzanie inżynierią produkcji, ponieważ jest to coś bardzo podobnego do technologii żywności i mogę się w tym dalej rozwijać. Niepowtarzalnym. To co się tutaj działo, to co poznałem i to co wokół ludzi, których się obracałem, tak naprawdę nie zapomnę tego do końca życia i tak naprawdę tyle możliwości, ile uczelnia mogła mi przedstawić i sprawić, tak więc tutaj mogłem się dużo nauczyć i mam nadzieję, że tą wiedzę, którą tutaj nabyłem, wykorzystam w przyszłości niebawem. Skończyłam studia zarządzania inżynieria produkcji. Zdecydowałam się na drugi stopień. Jest to kierunek logistyka. Uważam, że jest to taki kierunek, który jest przyszłościowy. Cytat: kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. I tym właśnie cytatem kieruje się teraz, dlaczego teraz jestem tutaj, dlaczego teraz osiągam tyle rzeczy, ile mogę, jak najwięcej. Politechnika Opolska.